Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski Zostań naszym patronem. Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę wam pokazać, że można z nią żyć, i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy. Justyna Mazur. Podcasterka, autorka podcastu Słuchowisko Pogadajmy o Życiu i piąte Nie Zabijaj. Tak. Dzień, dobry. Dzień dobry. Cieszę tak. się, że przyjęłaś moje zaproszenie. Jak wysłuchałam twojego odcinka, bo słucham, słucham słuchowiska, fatalnie to brzmi, ale tak jest. Słucham, słucham, słucham tak. słuchowiska. I jak wysłuchałam odcinka Smuteczki, to po prostu miałam ciary, bo byłaś tak szczera, mhm. było ci tak do dupy i powiedziałaś o tym wszystkim. Ja po tym odcinku w ogóle, który powstał na kompletnym spontanie, bo siedziałam, pamiętam, w domu, miałam w ogóle w innym miejscu przestawione wszystko, co mam zazwyczaj do nagrywania i już to miałam sprzątać. I tak się czułam źle i mówię, kurczę, tak mi się tego nie chce sprzątać. I pomyślałam, dobra, to usiądź teraz i, to, i nagraj o tym, jak się źle czujesz. I nagrałam ten odcinek i od razu go wrzuciłam. I przyznam szczerze, że właśnie odbiór tego odcinka mnie totalnie zaskoczył. Ponieważ, jakby moi słuchacze są przyzwyczajeni do tego, że jestem szczera, y, ale to było jak na moje w ogóle standardy jeszcze bardziej szczere niż, y, niż to, co dotychczas robiłam. Y, I o dziwo ten odcinek, który był po prostu moim zdaniem bardzo smutnym odcinkiem, był pokrzepiający dla innych. Że y, mieli takie poczucie, że powiedziałam coś, co jest dla nich takie, y, z czym oni się mierzą, i że nie zdają sobie do końca sprawy z tego, że. Wiesz, jak to jest po prostu czasami ktoś inny powie coś, co ty masz w głowie, w sercu, a ktoś to ubiera w słowa. I to jest takie uwalniające chyba czasami dla ludzi. Ja też chyba nie wiem, czy to była jakaś faza księżyca, czy jakoś inaczej kosmos, kosmos tutaj zadziałał, ale te, też miałam wtedy no, straszny dzień. Mhm. I wysłuchałam tego i mówię: Jezu, ja po prostu leżę obok niej, leżymy sobie na poduszkach. Mhm patrzymy w sufit i sobie płaczemy, albo... No tak do dupy, nie? Mhm. Do dupy. I czasem chyba trzeba tak głośno powiedzieć, że, mhm. że jest do dupy. Tak. Łatwo ci teraz o tym mówić? Tak, jest mi łatwo o tym mówić. W ogóle y, śmieszne jest to, że zazwyczaj, kiedy ja w ogóle mówiłam y, jakby depresja i stany lękowe, to to są rzeczy, które ze mną są od długiego czasu już. To nie jest tak, że teraz się to pojawiło. i y, y, Zawsze, jak o tym opowiadałam, to już byłam na tym etapie, że, już że aż ta fala depresji była na przykład za mną. A teraz akurat mam po raz pierwszy w życiu okazję porozmawiać o tym, w momencie, w którym jeszcze jakby jest ten zły czas. Nie jest mi trudno o tym mówić. I nawet chyba teraz jest mi łatwiej niż z perspektywy, bo myślę, że nie tylko ja mam tak, że kiedy na przykład po czasie zaczęłam sobie na przykład wspominać te momenty, w których się czułam źle, to miałam takie no dobra, ale nie byłaś w psychiatryku, ale no... Nie brałaś, tak, znaczy, nie, nawet nie pocieszki, tylko, że to nie jest prawdziwe. W sensie, że żebym ja nie przesadzała, że inni mają gorzej, takie od, um, ujmowanie sobie tej, jakby tego, odmawianie sobie tego prawa do tego, że też, też w sumie byłam chora, czy tam jestem chora, yy, czy się zmagam z tą depresją, nie wiem, ja po prostu z nią żyję. Yy, I... I teraz po prostu jest mi chyba łatwiej, ponieważ wiem, że to się dzieje i że to trwa, i że. Mm, tak ludzie mówią, że o depresji się bardzo dużo mówi, że to jest taka choroba modna. A to mnie wkurza, to. No, i też to mhm. wkurza, że. że, że, że to jest po prostu pandemia, taka po tak. prostu depresyjna. Szczególnie w ciągu ostatniego roku naprawdę wielu moich znajomych po prostu się rozłożyło. I oni się nie do końca odnajdują w tym, oni nie wiedzą, co im jest. Więc ja zawsze, mi narzeczony się ze mnie śmieje, bo zawsze mówię osobom, żeby zbadały sobie cukier, insulinę i poszły na terapię. I tarczyca. Nie? I tarczyca, tak, tak. tak. No i właśnie radzę wszystkim, żeby sobie jednak przyjrzeli się temu. Tym bardziej, że czasy są takie, że ta dostępność do terapii w ogóle do specjalistów jest dużo, dużo łatwiejsza. Ona, ona też, ta sytuacja obecna pozwala. Nam oszczędzić sobie tego kroku pod tytułem umówienie się, wyjście z domu, spotkanie się z kimś tak poczekalnia. Twarzy, poczekalnia, dokładnie. Tylko po prostu wszystko mamy w zasięgu w bezpiecznym miejscu w naszym mieszkanku, przed komputerem i można to dzisiaj zrobić, więc ja serdecznie zachęcam do tego, żeby. W teorii to jest proste i dostępne. Hmm. Ale w praktyce sama wiem po sobie, że bardzo długo się zbierałam przed pójściem do lekarza i doprowadziłam się do naprawdę koszmarnego stanu, przez takie wyparcie, przez taką mhm. powinność dziwaczną, przez złość na samą siebie. Pomyślałam, że to jest słabość, mhm. że cały świat sobie radzi, tylko ja sobie nie, mhm. nie radzę, i myślę, że, że każdy w depresji się z tym zmaga, z tym dojściem do tego. Myślę, że w innych chorobach jest. Nieco inaczej niż no, niż depresji. Myślę, że to też jest kwestia tego, że nie wiem, masz anginę, no to boli cię gardło, masz takie, a nie inne objawy, a przy depresji każdy ma coś innego. Ostatnio siedział tutaj Grzesiek, który mówił o tym, że u niego się na przykład depresja objawiała tym, że on był bardzo taki nieprzyjemny, agresywny. Agresywny, mhm. że bardzo. Tak podobno u mężczyzn też czasami. Tak, właśnie jest. I na przykład, no, czy ja bym wpadła na to, szczerze powiedziawszy, gdyby on tego nie powiedział, że na przykład to jak ja jestem podenerwowana, na przykład, czy to może być objaw depresji? No nie, pomyślałabym, że po prostu jestem rozdrażniona. W życiu bym tego nie, nie połączyła z depresją. Tak, szczególnie, że te takie książkowe i googlowe punkty, nie? Mhm. Y jakie mogą być objawy depresji? Jeżeli obserwujesz u siebie coś powyżej dwóch tygodni. No, no nie wiem, czy jest ktoś, kto po dwóch tygodniach już taki ma alarm w sobie i, i, i do Nie, to bo składać. to jest trudno wyłapać. Po prostu się gorzej czujesz, myślisz sobie, albo w ogóle nie myślisz, tylko czujesz, to żyjesz, tak się osłabiasz i, i potem po prostu mijają dwa tygodnie i sobie myślisz, Jezus, nie. Po prostu wszystko jest bez sensu. No i, I czy w momencie, w którym myślisz, że wszystko jest bez sensu, albo po prostu nic nie czujesz, bo to też jest takie, że po prostu możesz leżeć i, i po prostu świat sobie jakoś tam płynie i działasz trochę jak automat, no to czy wtedy myślisz, że, że to jest depresja? Nie, ale no nie. co zawierca, to, to, to są dwa tygodnie. Ludzie miesiącami, tygodniami, latami się tak. zajeżdżają. No. A od ilu lat ty już wiesz, że to depresja? Im jestem starsza i im bardziej siebie obserwuję, to tym Jestem bardziej przekonana, że u mnie depresja się pierwszy raz pojawiła w nastoletnim wieku. Tylko, że to były czasy w ogóle kompletnie jakby zerowa świadomość. Pamiętam taki moment właśnie takiego poczucia kompletnej pustki. To było w wakacje między chyba, nie wiem, pierwszą albo drugą klasą gimnazjum, coś takiego. Więc kiedy miałam tam 13-14 lat. I to był pierwszy raz, kiedy tak teraz z perspektywy czasu wiem, że, mam, że miałam taki epizod. Natomiast tak świadomie, no to już ponad 10 lat. Tylko, że ja byłam na terapii, nie leczyłam się lekami. Miałam taki epizod, że psychiatra przepisał mi leki, które mi po prostu kompletnie szkodziły. Były bardzo mocnymi w ogóle lekami, i ja się po nich zachowywałam bardzo źle. I teraz biorę leki od dwóch lat. Teraz w sierpniu miną 2 lata. I to było dlatego, że się po prostu wybrałam do psychiatry, ponieważ chodziłam do pracy. Pracowałam tutaj niedaleko na Żoliborzu w agencji reklamowej. I nagle po prostu. Um, chodzenie... Pracowałeś czy zapieprzałaś? Wiesz co? To były takie fale. To, to było w ogóle bardzo dziwne miejsce. Miała być tam rodzinna atmosfera i to była dość mała firma. Natomiast no, ja byłam jedną z, w sensie, dział copywritingu, w którym ja pracowałam, składał się z dwóch osób i był taki, tam, taka osoba była, która po prostu była tam dłużej. No, jakby z automatu, jemu się więcej dawało i on po prostu, jakby ja, ja się czułam taka osaczona trochę. No i to tak zaczęło po prostu gdzieś tam kiełkować, ta atmosfera w firmie była niedobra i po prostu w pewnym momencie y, zaczęłam y, znowu się łapać na tym, że boję się pójść spać. Bo wiem, że jak zasnę, to kolejna rzecz, którą będę musiała zrobić rano, to jest wstać i pójść do pracy, której nie lubiłam, już przestałam ją lubić. Yy, I czułam się tam wiecznie zestresowana taką właśnie atmosferą i tak dalej. I znajoma mi powiedziała: idź po prostu na L4, na zwolnienie. Nie wiem, no jak na zwolnienie? No przecież nie dość ciemniać, że mam zapalenie pęcherza, nie? Ona mówi: ci idź do psychiatry i jak powiesz to, co ci jest, to tak czy inaczej dostaniesz zwolnienie, bo moim zdaniem to ty masz wypalenie zawodowe. I poszłam do tej mojej pani doktor, z którą obecnie się spotykam już regularnie, no i się okazało, że to nawet nie jest wypalenie zawodowe, tylko zaburzenia lękowe uogólnione w takim nasilonym stopniu. Ja wtedy też miałam bardzo taką trudną sytuację w rodzinie, bardzo stresującą, bardzo stresującą. I po prostu się to odbiło. Czyli kumulacja. Mhm. I teraz, bo zaczęłam o tym mówić, że po raz pierwszy jakby rozmawiam o tym, co jest teraz, bo to się teraz dzieje, to też jest taka śmieszna historia, czy śmieszna. Ciekawa moim zdaniem, ponieważ z perspektywy kogoś innego, kto mnie nie zna, to można sobie wysnuć taki wniosek, że ja jestem w najlepszym momencie swojego życia. Na przykład bo zawodowo fajnie się układa, zawodowo bo, bo narzeczony, bo fajnie wszystko po prostu to jak mi gdzieś tam kariera się uruchomiła jak właśnie odeszłam z tamtego miejsca pracy które mi uświadomiło że jest źle to po prostu od tamtego czasu ja się czuję znaczy w sensie jestem dużo bardziej samodzielna jestem wolna do tego wszystkiego też zarabiam więcej i, i robię, robiąc to, co naprawdę lubię, co jest moją pasją, co sobie sama stworzyłam i to jest naprawdę super i cały czas zbieram jeszcze te owoce tego i tego jest coraz więcej, coraz więcej, więc to jest naprawdę cudowne, ale szczerze powiedziawszy właśnie mam wrażenie, że to trochę uruchomiło e, właśnie to złe samopoczucie, ponieważ tego było tak dużo i nawet pozytywne rzeczy mogą być takim bodźcem, który generuje negatywne emocje, na przykład lęk o to, że to się za chwilę skończy. Kolejna rzecz to jest to, że wraz z wzrostem popularności wzrosła też ilość hejterów, po prostu hejterów, ale takich rasowych, to nie, że konstruktywna krytyka, tylko po prostu Wiesz co, nie spotkałam się chyba w internecie z konstruktywną krytyką ani w no, komentarzach. Tak, dokładnie. Znaczy, w ogóle, czy, czy konstruktywna krytyka w ogóle istnieje? w takich relacjach, gdzie ludzie nie są ze sobą w ogóle związani. To, to też jest takie pytanie, które można sobie zadać. I, i ostatnio jeszcze w ogóle miałam taką sytuację, to już była wisienka na torcie, że wydawnictwo, z którym się podpisałam rok temu na książkę, napisałam książkę, no przyjęło to tę książkę i, i, i ze trzy tygodnie temu czy miesiąc temu po prostu dostałam maila, że nie przyjmujemy dzieła. Co było w ogóle bzdurą, bo oni to dzieło przyjęli, no i, i po prostu miałam perspektywę taką, że albo tej książki nie wydam, e, e, albo że ją w ogóle stracę, ponieważ miałam no licencję tak. podpisaną, czy umowę licencyjną, no ale na szczęście wyszłam z tego, e, odkupiłam prawa do własnej książki. E, i, e, no i przyznam się, że to po prostu było takie za już, dużo. Za dużo, tak, 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 tak. Dużo. I, i, znam tą popul znaczy popularność, może przy, nawet y, pozytywne komentarze, bardzo dużo pozytywnych komentarzy może spowodować, że chcesz wejść y, pod koc, mhm. bo no, nie zasłużyłam na to albo ja mam na przykład taki mm, syndrom oszusta, tak. że mi się wydaje, że wszyscy się na to y, nabrali, nie? Że na, na taki mój wizerunek i... I chwalą te rozmowy i mówią, że to im bardzo pomaga i że robię fajną rzecz, a ja trochę się nie umiem za to pochwalić I, i bardzo nad tym pracuję, a to wcale nie jest łatwe. Jak widzę na przykład 100 komentarzy super i widzę jednego pana, który napisał, że jestem w podartych spodniach i to, nie ma, to jest brak szacunku do mhm, widza, to ja m. pamiętam tylko te podarte spodnie. Nie? No niestety to jest w ogóle yy, tak paskudna rzecz, że, yy, że właśnie. Ten jeden zły komentarz ma siłę e, tysiąc razy większą niż ten pozytywny. A umiesz komentarz. sobie to racjonalizować? Na przykład sobie. E, uj, bo ja tak pomyślałam sobie, zobaczyłam ten komentarz, jakiś wiesz, nikt nie wiadomo jaki, mm -hmm. nawet nie ma imienia i nazwiska. E, I był bardzo negatywny, ale potem pomyślałam, okej, okay, jaki ten koleś ma wpływ na moje życie? Żaden. Żaden, mm -hmm. właśnie. Ale właśnie chodzi o to, że musisz sobie. E, Pierwsza jest ta emocja, która jest przykra dla ciebie, ona jest smutna i dopiero później musisz ty, ty musisz wykonać tę pracę, żeby sobie to przetworzyć w głowie, że no przecież, dlaczego masz się, ostatnio przeczytałam takie fajne zdanie, dlaczego masz się przejmować zdaniem kogoś, kogo nie poprosiłabyś o radę, krytyką kogoś, kogo byś nie poprosiła o radę. To są obcy ludzie, którzy się kierują subiektywnymi odczuciami. Zresztą. Ja w to nie wierzyłam, ale tak po prostu jest, że są ludzie, którym po prostu przyjemność sprawia sprawienie komuś przykrości. Yy, ja już nie wnikam w to, czy ktoś to robi z zazdrości, czy z zawiście, czy z jakiejś złośliwości. Po prostu tak się dzieje i nawet dzisiaj rozmawiałam o tym rano z moją siostrą, która moderuje mi komentarze. Yy, tak mi pomaga w pracy. Yy, ja jej mówię: słuchaj, jak ktoś się będzie czepiał o to, o to i o to, po prostu wywalaj. Bo ja jeszcze miałam takie podejście, że. W, że to jest wolność słowa. Tak, że z wszystkimi trzeba pogadać, tak, tak, że trzeba się wytłumaczyć. Wytłumaczyć coś, się, och tak, tak. Tak. My się całe życie tłumaczymy. Tak, 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 przed tak. obcym, który w ogóle nie wiadomo, skąd dokładnie. jest i o co chodzi, Kto i dlaczego, jest, tak, dokładnie. i dlaczego mielibyśmy się przed nim tłumaczyć. No i moja siostra właśnie tak uczy, weź to wywalaj po prostu, co ci będzie gościu tutaj jakiś mówił? Ja mówi, nie no słuchaj to trzeba jakoś kulturalnie załatwić, a teraz już po prostu nie mam skrupułów. No i ona mi właśnie mówi, że trzeba do tego podejść w ten sposób, że musimy sobie wypracować coś takiego w głowie, że po prostu już nie będzie nawet tego momentu, w którym czujesz, że, że ktoś cię sprawił przykrość, tylko, że po prostu aha, okej, okay, nara. A czy potrafisz sobie w, w swoim życiu wskazać taki, taki moment albo przyczynę, w wyniku której zachorowałaś na, na depresję? Z takich przyczyn, które są Przyjęte, czyli albo stres, albo traumatyczne wydarzenie, albo biologiczna, albo genetyczna predyspozycja. Mhm. Myślisz, że, że którą z tych masz? Myślę, że u mnie jest to związane z wrażliwością, bo jest. Nie wiem, czy jestem to. Jest teraz taka wysoka wrażliwość? wysoka wrażliwość. Myślę, że to mam, ale jakoś się też tak w stu nie identyfikuję. Ale u mnie to. Wszystko jest zawsze skorelowane ze stresem, że nawet w tych takich właśnie nastoletnich czasach, to ten epizod był właśnie w stresującym, mom postresującym momencie yy, i też takim trochę traumatycznym, bo wtedy bardzo się pokłóciłam z taką przyjaciółką, którą miałam po prostu od zawsze. Yy, więc dla mnie to było straszne yy, przeżycie wtedy. Yy, I jak tak patrzę na swoją dorosłość, no to. Miałam taki duży rzut depresji, też nieuświadomiony po śmierci ojca, i to też tak odwleczone w czasie, bo pół roku później. No i tak, i teraz też mam taki, moim zdaniem, na, tak jakby organizm chyba sobie teraz chce odpocząć po prostu, chociaż depresja nie jest odpoczynkiem żadnym. Nie, wręcz po, przeciwnie. Wręcz przeciwnie, no. dokładnie, więc teraz mi tak organizm daje trochę chyba znać, że, że za dużo. A w tym momencie, jak byłaś w gimnazjum, właśnie między pierwszą a, a drugą klasą, kiedy jeszcze. Jezu, nikt kompletnie nie wiedział jakaś depresja, o tym się totalnie nie mówiło. To jak sobie pomyślisz o tym dzisiaj, to, to to był taki nastoletni smutek, czy właśnie taka bardziej depresyjna pustka? Nie, depresyjna pustka, bo nastoletni smutek to jest coś innego. A to po prostu było po, takie, takie uczucie takiego dzwonienia w uszach. Nie wiem, jak to. Jak to po prostu pamiętam z siebie z tego okresu i to po prostu był taki, nie było niczego, co było w stanie mnie rozweselić, zmienić to uczucie. Ono po prostu cały czas ze mną było, więc yy, Więc myślę, że to jednak, yy, znaczy ja dzis z dzisiejszym umysłem yy, wiem, że to, że to był moment yy, właśnie takiego yy, dużego spadku serotoniny i w ogóle pozytywnych rzeczy w Ale przeżyłaś body. to sama? Tak. Czy, mm -hmm. Sama, nie dzieliłaś się. Nie. No, jak mogłam się dzielić? No ja w ogóle po prostu nie wiedziałam, co to jest. Nawet y, to po prostu gdzieś było. To jest tak jak nie wiem, wchodzisz do jakiegoś miejsca nie wiem w y, centrum handlowym i czujesz jakiś zapach. Tego. Po prostu nie analizujesz go. Po prostu on jest z tobą. Wiesz, że jak wyjdziesz z tego miejsca, to on pewnie. No, po prostu nie analizujesz tego. No. Ja pamiętam, jak, jak miałam pierwszy epizod depresyjny, tak 6-7 lat temu, to w sumie nawet nie wiedziałam. Co ja mam komuś powiedzieć, nie? Dokładnie. Moja mama wczoraj do mnie dzwoni i mówi tak, no jak ty się czujesz? Ja mówię, no słuchaj, tam... Bo niestety ostatnio przypominały mi się ataki paniki, co mhm. jest w ogóle najgorszym przeżyciem, a przeżyłam sporo w życiu i to jest najgorsze uczucie świata. Ale ze względu na to, ten fizyczny aspekt? W sensie to, mhm. to, jak ciało reaguje, tak? No tak, bo mhm. pierwszy raz miałam tak paniki akurat, no to nie wiem, czy na własne życzenie i z własnej głupoty. Ale to było właśnie już po tym, jak dwa lata temu mniej więcej, jak już byłam zdiagnozowana z tymi zaburzeniami lękowymi, dostałam leki, odpoczęłam na tym zwolnieniu, byłam miesiąc na zwolnieniu lekarskim i poszliśmy na kolację ze znajomymi, no i tam znajomy mówi słuchaj, mam, mam, fajn, mam fajny papieros śmieszny i w ogóle mhm. ok, I ja mówię, no dobra, ja jestem teraz tak ułożona psychicznie, że po prostu wreszcie, bo ja się zawsze bałam takich rzeczy, wreszcie będzie okej. Okay. I, i i po prostu myślałam, że umieram na ulicy. Prosiłam, żeby wezwano pogotowie. Po prostu byłam absolutnie przekonana, że umieram. Potem mi to pani doktor wytłumaczyła, że dla osób z zaburzeniami lękowymi, no to y, po prostu y, THC wzmacnia wszystkie lęki. Doznania. Do mhm. Jeżeli one są negatywne, jeżeli to jest wszystko ukryte gdzieś tam w tobie, y, te lęki, no to one po prostu urastają do jakichś takich niezwykłych rozmiarów. I to był ostatni raz w moim życiu, kiedy. Zapaliłam, natomiast niestety yy, to się przydarzyło mi całkiem niedawno, zupełnie na w środku nocy, po prostu, zupełnie na trzeźwo, mhm. żadna substancja, nic. E, po prostu obudziłam się w nocy o trzeciej w nocy i to tak z takiego głębokiego snu, do ta... to było takie obudzenie. To nie było tak, że się tam przebudziłam i coś, waliło mi serce, więc pomyślałam, że po prostu coś mi się przyśniło, tylko nie pamiętam usiadłam na łóżku, napiłam się wody i nagle po prostu poczułam, jak mnie zaczyna parzyć i mrowić w rękach. I po prostu to było coś takiego, tak dziwne uczucie, które w ogóle nie chciało przejść. E, I ja wie Jezus, Maria, mam zawał. E, obudziłam mojego narzeczonego i ja się bardzo źle czuję. E, I pomyślałam, że pójdę do toalety, bo czułam, jak mi się coś tam w brzuchu robi Ym, i bałam się wstać z tego łóżka, byłam przekonana, że ja upadnę. I poszłam do tej łazienki, zapaliłam światło, cały czas wszystko... Pulsowało, szumiało, te ręce mnie tak parzyły. I ja mówię, Jezus Maria, ja umieram, jest pandemia, karetki stoją w kolejkach, nikt mi nie pomoże, fajnie, mój koniec, tak wygląda. I pomyślałam sobie gdzieś z tyłu głowy, justa, a może to jest, a może to jest panika. Która no? przechodzi po kilkudziesięciu Tak. Minutach, e, i, I zaczęłam oddychać, po prostu siedziałam mhm. w talecie i po prostu nosem oddychałam, powiedz, po prostu tak jakby nikt mnie tego nie uczył. I to mnie po minucie odpuściło. Natomiast rano miałam zakwasy w rękach w ogóle. Bo no to bardzo mocny atak, mówię. Bardzo. I szczerze powiedziawszy, potem miałam właśnie takie. To jest w ogóle też, też okropne, że po ataku paniki ma się lęk przed tym, że on powróci, i ten lęk od razu jakby wywołuje te pierwsze jakby objawy tego ataku, więc wtedy znowu się trzeba uspokajać. No i takie uspokajanie trwało 3 czy 4 dni. Także po prostu dbałam o to, żeby dużo spać, żeby oddychać, żeby pić ciepłe rzeczy. jakieś takie w ogóle no paskudnie się człowiek czuje. Jest ale po oddychanie, oddychanie pomaga. Nie? Mhm. To jest coś, czego nas nie uczą, to jest w ogóle jakimś tak. absurdem, ale oddychanie bardzo, bardzo pomaga. Tak. Ja y, robię sobie y, technikę progresywnej relaksacji mięśni Jakobsona. Polecił mi to mhm. psychiatra. I rzeczywiście przemawia do mnie mhm. taka przebadana kwestia, że jeżeli ciało jest rozluźnione, to też umysł zaczyna być rozluźniony. Mhm. I nie, wiesz, nie, nie podeszłam do tego tak, że... W jakimś ostrym nawiedzeniu, takim mindfulnessowym, ale takim przegiętym, bo czasem, mhm. czasem takie jest. Tylko, że jeżeli coś jest zbadane, tak. przebadane i wiarygodne, i rzeczywiście to, to robi, to nie, nie działa od razu, mhm. ale kurczę działa. No, jakby mhm. uspokajanie tego oddechu, napinanie i rozluźnianie mięśni, że jednak to, to ciało z umysłem. Współgrają, co w ogóle było tak. dla mnie kiedyś jakieś ciało, Ostatnio w tym fotelu siedziała pani doktor w cyklu Biosfera, która właśnie mówiła o stresie, napisała książkę o stresie, już nie pamiętam, jak ona się nazywa, ta książka. I właśnie mówiła o tym, że psychosomatyczne objawy stresu są bardzo różne i one dają znać już pojawiają się wtedy, kiedy, kiedy już psychika, która jest kompletnie na przykład dla nas jakby gdzieś tam wyparta, jej istnienie i jej funkcjonowanie, to po prostu organizm się domaga już tego, żeby się zająć e, głową. E, no i te objawy mogą być bardzo różne i, i, i właśnie to jest tak skorelowane z ciałem, że właśnie nawet rozluźnianie mięśni jest w stanie potem poprawić e, głowę. A organizm wystawił ci rachunek za takie lata życia w stresie? No, kilkudziesięciokilogramowy. Zaburzenia odżywiania, w sensie kompulsywne, co też jest wpisane w zaburzenia lękowe, mhm. trochę, czy jakby w ten cały tam zespół, który mi towarzyszy. Ja zajadam stres, niestety, więc metabolizm. To było tak, że jak się czułam źle, no to jadłam, potem czułam się trochę lepiej psychicznie, no to się nagle orientowałam, że jestem za gruba. Więc znowu się czułam źle, więc się katowałam. No i tak po prostu lata różnych diet, takich, e, takiej sinus, sinusoidy. E, no teraz jestem w takim rozdarciu, ponieważ chcę schudnąć dla zdrowia, e, a nie chcę się znowu wpędzić w te takie. E, w rygor. W rygor, bo po prostu nie służy. Mm, no więc taka jestem rozdarta. E, no i, i co? No i jakiś tam zespół metaboliczny, który nie wiadomo, co jest pierwsze, czy zespół metaboliczny i otyłość w konsekwencji, czy odwrotnie. No ale, ale to jest takie coś najbardziej widocznego. Ja mam taki, taki trójpak, wiesz, Hashimoto, oporność i PCOS. No to super, tak. ja wszystko mam oprócz Hashimoto. Tak, to jest, to jest taki trójpak właśnie, który um, organizm wystawił mhm. mi rachunek mhm. za lata um, stresu. Mhm. i i miałam tak, że jakby nie dotarło to do mnie jeszcze, nie? w sensie, że okej, okay, są te choroby, ja trochę byłam zła, ale w ogóle tego, w ogóle tego nie łączyła. No tak. nie? Jakby nie, jak nie osiądziesz i się nie zastanowisz mhm. nad, nad tym, jak wyglądało Twoje życie, to nie ma szans, żeby, tak. to, żeby to połączyć. O tym zapomnisz, to tym tak. się zajmiesz, tamtym się zajmiesz, ale jednak tak usiąść i. I połączyć te, te wszystkie kropki. No to, to trzeba naprawdę w ogóle też dobrego lekarza. I, I mamy taką. To też ta pani doktor, która tutaj mhm. siedziała, powiedziała fajną rzecz, że w Polsce jest tak, że um, dlatego czekamy w kolejkach do lekarzy, specjalistów, ponieważ wszyscy idą do specjalistów. Zamiast pójść do dobrego lekarza ogólnego, który po prostu będzie zbierał te informacje o nas, będzie nas do tych, do tych innych lekarzy odsyłał i potem będzie po prostu e, analizował te informacje. Bo jak idziemy do endokrinologa, to on wie swoje, psychiatra wie swoje, e, ginekolog wie swoje, tam lekarz ogólny wie swoje i po prostu to w ogóle jeszcze wszystko w ogóle w innych miejscach, w innych placówkach. E, więc e, życzyłabym sobie, żeby właśnie mieć takiego jednego lekarza, który by to wszystko koordynował i może wtedy by było lepiej? A jak wygląda na co dzień twoja walka z depresją? I, i właśnie, czy to jest walka? Czy, nie. czy jakoś tak się zmagasz i, i wypierasz? Czy, czy właśnie jak w smuteczku? No jest do dupy, no to dzisiaj będzie do dupy, Będę e, Ja się tego nauczyłam, że jak jest do dupy, to mam coś takiego, że aha, dobra, to już trwa dwa dni, czy tam trzy, no to muszę to po prostu przeczekać. I wtedy zaczynam być dla siebie miła i dobra. E, nie walczę z tym, bo to po prostu moim zdaniem, nie, no co to znaczy walczyć? Tak. To znaczy zorganizować sobie, słuchaj, tak dzień na przykład, mm -hmm. żeby mieć y, zajęcia od rana mm -hmm. do nocy. No to sobie, no wiesz, no. że gdybym chodziła pewnie do pracy takiej w biurze, no to siłą rzeczy ktoś by mi to organizował, ale usi wtedy y, usi usiąść. Y, usiąść przed notatnikiem i sobie zrobienie planu już jest, już jest jakąś czynnością ponad mojej siły. Y, ja teraz powiem coś, o czym myślę, że się w ogóle nie mówi, a to jest bardzo ważne. E, u mnie się depresja objawia. E, narzeczony mi za to zabije, że to powiem. Mm -hmm. e, brakiem dbałości o higienę. To jest pierwsza rzecz, e, jaką u siebie obserwuję, że to już jest, że to nie jest e, okres, że to nie jest PMS, że to nie jest jak, jakiś chwilowy spadek. To jest to, kiedy po prostu... Um... Nie widzisz sensu, żeby umyć się w ciągu dnia. Znam to. No, też tak miałam. I wtedy, wtedy pomyślałam sobie, że to już jest, to już jest bardzo źle, nie? Uh -huh. Że to już jest bardzo źle, oprócz tego, że tam nie jestem w stanie wyjść z chaty, ale coś tam sobie organizuję, tak. że podkurzam, dobra, trochę się zmęczę, uh -huh. ale że ja nie, nie widzę sensu w pójściu pod prysznic. Tak, dokładnie. To już jest bardzo sens. I w ogóle samo pójście pod prysznic i, i zajmowanie się sobą pod tym prysznicem, czyli umycie włosów, nałożenie odżywki, yy, umycie ciała, yy, nie wiem, jakieś ogolenie na przykład włosów czy coś. Nie widzisz w tym sensu. Nie? Po pierwsze, nie widzę w tym sensu, ale po drugie, mi się to wydaje tak yy, olbrzymim wysiłkiem. I to wydaje mi się, że to też jest spowodowane tym, że w depresji, no, która jest jakby takim atakiem trochę na, na, sam, na samą siebie. Dbanie o siebie w takim momencie i pielęgnowanie siebie jest po prostu kompletnie bez sensu. Jakby takie, że to jest ostatnia rzecz, o jakiej myślisz. I, yy, i to jest dla mnie taki objaw, który mi zawsze mówi, że jest źle. Yy, właśnie kilka odcinków temu yy, moim gościem była Ola, bardzo młoda dziewczyna, i, i ona też mówiła, że w takim najgorszym momencie umawiała się ze znajomymi, po to, żeby mieć. Powód, żeby się umyć. Że wiedziała, że wiesz, no mhm. no, że, że, że wyjdzie, mhm. to, to ją mobilizował, żeby iść pod prysznic. Nie? Że taki, taki stan, kiedy już nie widzisz w tym sensu. Nie? Doskonale to znam. Tak, masz rację, o tym, o tym się nie mówi, ale no bo myślę, to że osób... tak, bo jest to, to jest wstydliwe. nie? Tak, jest to wstydliwe, ale to jest taki chyba bardzo wyraźny objaw, że jest bardzo źle. Ja pamiętam, że pierwszy raz w ogóle mi na ten y, objaw zwróciła uwagę moja współlokatorka, jak jeszcze mieszkałam w Krakowie y, i miałam taki epizod. Oczywiście też kompletnie nie Ja po prostu myślałam, że jestem leniem, który po prostu całymi dniami śpi. I ona pewnego dnia do mnie przyszła, bo miałam pokój przechodni niestety i ona zawsze przechodziła, y, zresztą pozdrawiam Małgosię, y, do swojego pokoju przez mój pokój i pewnego dnia powiedziała, że no masz wstać i się umyć. To nie tak, nie wiem, czy na coś czuła, pewnie mhm. nie, albo po prostu mnie obserwowała. I ona widziała, że ja po prostu. Strasznie to jest Ten prysznik jest strasznie trudny, nie? I, i w ogóle to, to zadbanie o siebie jest mhm. strasznie trudne. A już wyjście na spacer to już jest. No, my mamy psa i, i to jest szczerze powiedziawszy Mont Everest. Pójść z tym psem. Rano? Mhm. Znaczy, no rano, no jak stanę tam, nie wiem, dziesiąta, zbiorę się, wypiję kawę, yy, pogadam ze sobą, że trzeba po prostu iść z tym psem. No to wychodzę, nie wiem, o 11 i na przykład w ogóle nienawidzę wtedy tego, ponieważ ja na przykład wychodzę nieumyta z jakimiś kompletnie przetłuszczonymi włosami w maseczce, zakładam sobie może okulary, no ale jak jest brzydka pogoda, no to już nie będę głupia chodzić z tymi okularami. I na przykład wtedy widzę taką zadbaną matkę, która pcha wózek, ma zrobione zakupy spożywcze, jakieś tam świeże warzywa. Ten dziedziuś jest pachnący. Znaczy, no nie, no nie wołam tego dzidziusia, ale podejrzewam, że pachnie. Ale oczyma widzisz, że to jest wszystko pachnące i ładne. Że to jest nie? wszystko pachnące i ładne, że ona jest zorganizowana. Albo na przykład jak robię sobie te kawy o dziewiątej czy tam o dziesiątej rano, i już przez okno widzę takie osoby, że tutaj wyjdzie z dzieckiem, z rowerkiem, jeszcze sobie pcha wózek, albo ktoś sobie idzie pobiegać, albo ktoś idzie na kijki. No i to są takie rzeczy, które. Mm, ja mam wtedy, jak jedę z tym psem, to mam taki, jest, jest takie stwierdzenie walk of shame. Mhm. Jak ludzie wracają z imprez rano, nie? Yy, Z memłanii w ogóle. To ja mam taki walk of shame właśnie wtedy. I miałam. Te, yy, w ogóle to jest niezwykłe, bo ja na przykład nigdy nie byłam uzależniona od żadnej substancji, od alkoholu czy od czegokolwiek. Ale wydaje mi się, że wiem, co to znaczy taki wstyd, ponieważ właśnie w Krakowie, kiedy miałam takie epizody depresyjne. To u mnie się to objawiało kompletnym zaburzeniem rytmu dobowego i na przykład y, nie spałam w ogóle w nocy, w ogóle przez godzinę, pół, pięć minut nie. Y, natomiast spałam w ciągu dnia, kiedy wszyscy szli na uczelnię albo do pracy, a ja sobie po prostu leżałam, w, y, po prostu odsypiałam to. W związku z czym y, działo się tak, że ja na przykład o 6 rano się robiłam już strasznie głodna, no bo to, był, to była pora mojej kolacji, nie? Y, y, I czekałam do 6.30, bo otwierali sklep niedaleko. I szłam taka w piżamie do tego sklepu kupić tam sobie bułkę, zupkę chińską, bo jeszcze do tego wszystkiego miałam straszne problemy wtedy finansowe. I jak ja szłam do tego sklepu o tej 6.30, kiedy ludzie właśnie tacy świeżo, już po prysznicach wstawali, szli do pracy, może na jakiś... No jak Albo szli jest, na, siłownię na siłownię i na sobie jakiś izotonik tak, w tym tak, sklepie. Tak. A ja tam idę po całej nocce leżenia w łóżku, oglądania jakichś seriali, yy, słuchania jakiejś muzyki, no w ogóle jakichś takich smutów totalnych. Idę, taka, że, um, idę do tego sklepu jeszcze kupić coś tak na dobicie się przed tym, przed, przed tym jak pójdę spać o siódmej rano czy tam o ósmej. ja po prostu byłam absolutnie przekonana, że wszyscy wiedzą, że jestem takim żulem. Naprawdę byłam przekonana, że każdy kto mnie mija na ulicy to ma taki Jezus, że, że każdy wie, nie? Aj, 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 ale wracając na przykład do takiej kobiety, którą, y, którą widzisz przez okno jak robisz tę kawę ona jest taka super zorganizowana. Mhm. Kurczę, a może ona po prostu zaciska zęby i wiesz, i, i, i się zażyna, nie? Tak też może być. Może tak być, czego jej współczuję. No. A, Boż, bo no, no bo właśnie, trzeba chyba że... złego to wolę pognić yy, po prostu w tym łóżku i sobie dać ten czas na odchorowanie, no. niż... Jezu, jak ja bym się jeszcze miała do czegokolwiek zmuszać, to nie wiem. Moja koleżanka ma takie mm, przysłowie... Co chatka, to zagadka. I ja czasem tak, tak o tym myślę, jak stoję sobie w oknie i patrzę na blok naprzeciwko. Mhm. I jak myślę, ile tam jest, wiesz, historii. Każdy ma jakąś historię, prozę życia i, i wtedy sobie tak myślę... Dobra, kurde, jakby nie jestem sama z tą depresją na świecie, nie? bo długo myślałam, że, że to ja, a wszyscy dookoła jakby ogarniają, o tym się nie mówiło i, i właśnie zaczęliśmy też mówić, ale, ale poleciało to w inną stronę, że, że dzwoniła do ciebie mama, nie, zapytać jak się czujesz. E, tak, 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 dzwoniła, że, że tak bo ty ciężko opowiedzieć. Tak. E, e, co się czuję? No? Tak. Mama do mnie ostatnio właśnie dzwoni. Wczoraj to było, ja z nią rozmawiam. Ja no jak ty się czujesz? Ja mówię, no, już trochę lepiej, no ale właśnie tam znowu miałam, bo wtedy zaczęłam mówić, a taką pani mówię, no ale znowu sobie miałam bardzo wysokie ciśnienie. Strasznie się źle czułam, ja zawsze mam bardzo niskie. No i się czułam ostatnio bardzo źle. Krzysiek mówi, dobra, zmierzesz ciśnienie, mój narzeczony e, mierzę to ciśnienie, no i wychodzi mi strasznie wysoko, więc oczywiście jeszcze się zeschizowałam. Tym. Jeszcze wyższe. A jeszcze mhm. wyższe. I mama mówi, to czemu to do mnie nie dzwonisz? Ja mówię, e. ja mówię mamo, ale ja mam zadzwonić do ciebie i co ci powiedzieć? Że, że, że jestem jakaś poddenerwowana, i po prostu człowiek wtedy nie dzwoni. Właśnie to jest też takie paskudne, że człowiek jakby nie dzwoni, nie, też się trochę nie spotyka, nie odzywa. Dla mnie też taką ceną, jak wcześniej teraz, teraz sobie o tym myślę, jakson, jaki rachunek mi uh -huh. ciało wystawiło, to też życie mi wystawiło taki rachunek, że ja straciłam właściwie znajomy z liceum, z którymi byłam bardzo zżyta zawsze myślałam, że to oni się wobec mnie bardzo nie w porządku zachowali. A teraz widzę jakby, że ze swojej strony ja po prostu miałam taki, tak jak ty powiedziałeś o tej dziewczynie, która tu wcześniej była, że ona się umawiała ze znajomymi po to, żeby się umyć, a ja się umawiałam, bo byłam do tego przyzwyczajona, bo byłam bardzo towarzyską osobą w liceum i z 9 na 10 spotkań odwoływałam po prostu 5 minut przed, albo nie przychodziłam i wysyłałam SMS a po dwóch godzinach oczywiście cała byłam zestresowana, bo nigdy nie byłam w stanie powiedzieć, słuchajcie, nie przejdę, bo po prostu nie mam siły. Tylko to zawsze y, albo jakieś ściemy wymyślałam, albo mm, szukałam wymówek, pretekstów, albo po prostu przestawałam się odzywać i, i, i trochę im się nie dziwię, no. że oni się mogli po prostu poczuć niefajnie. Y, więc to też jest taki koszt, który y, przypłaciłam, no ale to. Y, w ogóle kompletnie nie myślałam o tym, że to jest coś nie tak ze mną. Nie? No, a czasem chyba jest tak. Ja tak mam na przykład, że mm, nawet nie to, że odwołuję, ale jakoś utrzymuję kontakt z, z niezbyt dużą mm -hmm. y, liczbą osób, y, takich raczej bardzo bliskich. Mam też takich y, dalszych, mam dobrych znajomych i przyjaciół. Y, I tak czasem sobie myślę, że okej, okay, spotkałabym się, tylko trochę nie bardzo wiem o czym gadać, bo. No bo no nie będę im opowiadać, mhm. wiesz, obciążać ich, że, że mi jest do dupy, albo że tam jest y, pusto, nie? Jakby mhm. nie widzę sensu w ogóle w niczym. Mhm. No więc, no po co się spotykać i co? Owszem, i znowu mam założyć tę maskę, którą zakładałam z tyle lat, ja już nie chcę jej zakładać, nie? Więc mhm. y, takie zmuszenie się do tego, żeby wejść tam i, i z pozycji gwiazdy i błazna i wszystkich zabawić, mam w tym paluszku, nie? Jezu, ja też tak mam. No. Że, że idziesz spokojnie i pajacujesz, zaciśniesz, i pajacujesz, mhm. zaciśniesz zęby, ale, no ale y, grasz tę rolę, no bo w sumie w środku tam y, jest smutek, pustka i y, 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 taka świadomość, że no, jak opiszesz to komuś, kto nie ma depresji, to tego nie skuma. I to nie jest jego wina. Mhm. Nie? No, nie, nie, nie jest. Ja ostatnio właśnie nawet byłam z siebie dumna, bo mam taką znajomą, która y, jest taką dość wymagającą osobą. To znaczy ona. Jakby źle znosi odmowy, spotkań i tak dalej, więc ja się zawsze bałam, bałam odmawiać. I właśnie po tych smuteczkach, po tym odcinku, gdzieś tam ona mi napisała, może, może pójdziemy na spacer, może się spotkamy. Ja oczywiście tak, Jezus, no przecież to jest ostatnia rzecz, na jaką mam ochotę. I to nie chodzi o nią, tylko po prostu to jest ostatnia rzecz, że mam ochotę wyjść z domu, pojechać gdzieś, pójść w jakieś pojechać. ładne miejsce, spacerować. No, po prostu okropne przede wszystkim zebrać się, umyć, wyjść z domu. I ja jej napisałam wtedy i pomyślałam, dobra, będę po prostu szczera. I napisałam jej, jak się lepiej poczuję, to bardzo chętnie. I jakby nie było w ogóle, nic się nie stało. Nic się nie? Nie Bo stało. Jeszcze jest takie, taka obawa, że jak tak. mówisz, to rozczarujesz. Tak. Ja po prostu byłam szczera i, yy, i mam 35 lat i dopiero się teraz jakby nauczyłam takiego czegoś, że, że ja otwarcie po prostu mówię o tym, że się źle czuję. Ja się czuję i trochę nie mam siły gadać. Tak, no? I też nie, nie, że to nie jest wasza wina, tak. że, że, że możecie teraz mi tu przynieść po prostu, nie wiem, tony kwiatów, żelków, czegokolwiek i po prostu będzie to miłe, ale to niczego nie zmieni. To nie jest wasza wina, tylko to jest po prostu taki moment. Dużo dostaję wiadomości od osób, które pytają, kurczę, jak pomóc, jak gadać ze sobą z depresją i... I tu chyba nie ma takiej łatwej odpowiedzi, bo to jest no. cholernie trudne. No, ja na przykład mam coś takiego, że potrzebuję, żeby ktoś na przykład nie naciskał. Mm -hmm. Chociaż y moi bliscy czasem wiedzą, że jak mnie tak nie zmobilizują, to ja nie zrobię. Więc to jest takie, wiesz, czasem taki kop motywacyjny jest mm -hmm, spoko, mm -hmm. a czasem on powoduje, że ja już się tak zablokuję, że absolutnie nie zrobię niczego, nie? Ale chyba najważniejsza jest taka niekomentowanie, nie? Nie komentowanie kiedy, tak. kiedy się nie prosi o ten komentarz. No, Wysłuchanie jest, tak. jest fajne. No, ja właśnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym, właśnie jak narzeczony do tego podchodzi, bo on myślę, że przez to, że też jakby obserwuje coraz więcej takich treści związanych z depresją na przykład tutaj dzisiaj. To, to on też jakby chyba trochę się bardziej uwrażliwił na to. I na przykład w ostatnim czasie, kiedy było mi źle, no to właśnie on, jako że tego fajnie podchodził, na przykład, zauważył, że ja nie piję wody w ogóle. Więc przyniósł, kupił zgrzewkę wody i po prostu pi. Masz pić, masz pić, masz pić. I to tak w taki miły sposób robił. Albo został ze mną na weekend w domu, no bo on zazwyczaj po prostu ma tysiąc różnych zleceń na, na, na głowie i po prostu siedział. Było jakieś wyjście, więc wiedział, że mnie to mega będzie stresowało, więc nie, nie poszliśmy nigdzie. Yy, I to są właśnie takie rzeczy, które mnie bardzo yy, tak pozwalają mi yy, wydobrzeć. Bo ja się po prostu niestety najlepiej czuję we własnym domu, Ach, i sama? Yy, tak, też sama. Ale, ale właśnie ostatnio było tak, że jak wracał z pracy do domu, co też jest dla mnie taką sytuacją stresującą, bo, no bo na przykład jak cały dzień byłam w piżamie yy, i z psem wyszłam w piżamie. Yy, to, to po prostu będzie mi przed nim głupio, przede wszystkim muszę się odświeżyć. Więc tam o 19 wskakiwałam pod ten prysznic, to się myłam, wszystko makijaż, żeby tam nie? Myślał, że jakoś funkcjonuje. Chociaż no funkcjonuje normalnie i tak dalej. No się śmieje, to jest I po prostu miałam takie, że tam chyba przez dwa dni to odpuściłam, i miałam takie, cieszę się, że jesteś w domu, cieszę się, że już wróciłeś i że możemy sobie nawet poleżeć razem. W ogóle nawet nic do siebie nie mówić i oglądać śmieszne rzeczy w telewizji. Teraz zaczęliśmy oglądać w ogóle programy motoryzacyjne, które po prostu mnie śmieszą. To jest Grand Tour tam mm -hmm. z ekipą Stop Gira. I, I właśnie takie, ja po prostu wiem, że muszę to przeczekać. A w domu się czujesz najlepiej, bo czujesz się tam bezpiecznie? Tak. Tak. I poza tym ja w domu nic nie muszę takiego. Um, że jedyne co muszę, no to się muszę zająć tym, co ja mam do zrobienia zawodowo, a to jest póki co jeszcze wciąż dla mnie jakaś tam przyjemność, i to jest coś, w czym ja jestem dobra, um, chociaż też, jak mam gorszy moment, to oczywiście myślę, że mi się to wszystko przez przypadek udało, i że za chwilę. Ktoś, tak, że ktoś za chwilę przyjdzie i powie: No, aha, złapałam cię na błędzie i to jesteś, jesteś po prostu fejkiem, nie? No, syndrom oszusta, oczywiście, um, ale praca mi daje dużo takiej siły, że że jak już się zbiorę, chociaż ostatnio też miałam lęk właśnie przed tym, żeby nagrać odcinek, bo przecież będą komentarze yy, negatywne. I yy, jak się zebrałam i to wszystko zrobiłam i tak odpękałam to, szczerze powiem, to, to miałam takie poczucie pff, takiej ulgi i miałam takie poczucie szczęścia przez ulgę, bo szczęście się często czuje właśnie, kiedy jest ulga, na przykład jak odwołują cię zajęcia. Na przykład dzisiaj mi odwołano sesję zdjęciową, na którą kompletnie nie miałam siły. Mm -hmm. I wczoraj dostałam SMS-a, słuchaj, nie będzie prądu w studiu. To Doskonale, ja tak... no. nie trzeba wychodzić, nie? Ja na przykład teraz mam wyrzuty sumienia takie um, bardzo duże, jak już jest coraz dłużej jasno. I, i jest y, tak coraz cieplej. I że wypadałoby wyjść, bo ja jednak... Um, ja mam także muszę sobie narzucić jakiś reżim, tylko mm -hmm. jestem hardkorem, że albo sobie narzucam reżim, albo hulaj dusza taka, wiesz, w drugą stronę, nie? Poszukiwanie złotego środka jest cały czas. Mm. I na przykład no moja przyjaciółka mówi, że ja nie chodzę na spacer, tylko nakurwiam kroki. <gry> Że tam, wiesz, to nie to, że to jest spacer, tylko ci. po prostu y, 12 no zegarek tysięcy, i już, Tak. Uh -huh. No ale dobra, dwie godziny mijają, zrobię te 10 kilometrów, tak? Jakaś uh -huh. tam metoda i, i jest. No i na przykład wczoraj było tak bardzo ciepło i tak bardzo długo jasno. i A w ogóle była super wczoraj. Pogody. No i zrobiłam te 12 kilometrów y, rano, bo ja budzę się rano, jem się na nie wychodzę. I tak, no i co? I co robisz podczas tego spaceru? Bo mnie to właśnie ciekawi. Y, wiesz co, najczęściej słucham podcastów, ale wczoraj pierwszy raz byłam sama ze sobą na spacerze. Bez słuchawek. O kurczę. No. I spędziłam, ja się tego boję no, spędziłam dwie godziny z własnymi myślami. Pierwszy raz od, spaceruję od y, września, mm -hmm. i pierwszy raz zrobiłam to bez słuchawek, żeby sama ze sobą pogadać, mm -hmm. i przestałam się jakoś tak szalenie, wiesz, bać. Ale to, to, była, to był gruby podcast w mojej głowie. Wiesz, <laughs> wczoraj Kurczę. sama na żywo sobie zrobiłam taki podcast. No to Cię powiem. podziwiam, że, że, że to robisz. No, nie, nie jest to łatwe, bo, bo uwielbiałam zagłuszać. Nie? Ale też tak lubiłam słuchać podcastów, bardzo dużo słucham takich psychologicznych też e, podcastów, mhm. żeby tak wiedzieć, ok, czyli to nie tylko ja tak mam, czyli to jest zbadane, czyli to jest przebadane, to jest schemat, mhm. wszystko się wywodzi z tego, ten mechanizm działa stąd, stąd, trzeba robić tak, nie trzeba robić tak. I ja się wtedy czuję bezpiecznie. Wiesz, jak tego mhm. wszystkiego e, posłucham. Jak naczytam się książek też, to też się czuję bezpiecznie. Chociaż mam wrażenie, że jestem taka aż przesycona mhm, tym czytaniem. Nie? że już Przeczytałam tak dużo, yy, wysłuchałam tylu podcastów, zrobiłam tyle... Yy, I dlaczego mi się nic nie zmieniło? Tak, zrobiłam już tyle godzin terapii i co? Mhm, i co? Więc już tak. jestem wkurwiona na siebie, że Rozumiem. po prostu nie jestem ozdrowieńcem. Ale wiesz, na przykład natychmiastowym. mam taką osobę właśnie z bliskiego otoczenia, która zmagała się z uzależnieniem. Yy, I tak trochę nie dowierzałam. Była w takim wyparciu, że, że, że po prostu wszyscy, tylko nie ja. I kiedy się pojawił ośrodek, terapia i takie właśnie schematy uzależnienia, to, to właśnie wtedy przyszła taka refleksja, że to musi być choroba, bo wszyscy mają te same objawy. To jest po prostu jakbyś wyciągnęła mm. podręcznik i, i są objawy. No, przy depresji jest inaczej, przy stanach lękowych też jest inaczej, ale. No tak, bo, bo przy uzależnieniu to też są wytyczne, nie? A przy depresji możesz tak, tak sam sobie, sobie wyznaczać tak. też trochę granice. A, dobra, to jest smutek, no i faktycznie jest źle, koszmar i tak dalej, ale, ale może przejdzie. No tak, bo też czasami wiesz, wchodzisz sobie na jakąś stronę i masz na przykład y, tekst o właśnie o zdrowiu psychicznym i masz tak nie nadużywać słowa depresja, ponieważ depresja to coś tam. I też próbuje się to jakby zamknąć w jakiś ramen. rozumiem, że to jest potrzebne i konieczne tam do diagnostyki, ale myślę, że też wiele osób to po prostu lekceważy. Że, że mogą mieć depresję, która jest po prostu taka. To jest tak jak takie: na przykład ktoś buduje sobie dom i nagle obok tego domu, gdzieś tam dwa kilometry dalej, albo nie, musi to być bliżej, jest na przykład taki wiatrak, mm -hmm. co zbiera prąd, zgeneruje tam. No, no, no tak, Taki tak. wiatraczek, nie? No i te wiatraki wydają z siebie dźwięk. One hałasują. I to jest coś takiego, że jak tam mieszkasz i żyjesz tam, to ten dźwięk ignorujesz, ale on tam cały czas gdzieś z tyłu, z tyłu jest. I wydaje mi się, że depresja jest właśnie takim dźwiękiem z tyłu, który po prostu zawsze gdzieś jest. jego jest trudno wyłapać z, tego, z tej codzienności. A jesteś właśnie jakaś taka czujna na maksa, że, że idzie złe, że, że wtedy wykorzystujesz jakieś narzędzia, które już masz, żeby, to, żeby zatrzymać nawrót depresji? Czy wiesz czy co? Łagodność dla siebie. Łagodność jest. dla mhm. siebie i to jest mój sposób. Okej. Okay. I to ci pomaga, że jesteś To łago, mi pomaga, tak? dlatego że jestem przekonana, że to w ogóle skraca te momenty, bo ja po prostu już teraz na przykład widzę i czuję, że jestem jakby już na tym etapie... Wychodzi słońce. Wychodzi słońce, tak. I jest coraz lepiej. I, i już jestem taka bardziej aktywna też w ciągu dnia. Ym, I sobie tam układam różne rzeczy. Więc jakby już wiem, że jest lepiej, natomiast no miesiąc, minimum od miesiąca... Znaczy mniej więcej od miesiąca, od początku marca mm -hmm. się mniej więcej czułam już tak, że... Ja, prostu... tak ja, ja najpierw tak próbuję zrzucić na przesilenie jakieś, nie? Wiesz, albo... Ja na szczęście nie. Że... <słuch> Że dobra, że zima. Najpierw mm, jesień, zima, tak. ten listopad, coś. Kalendarzem jadę. Wszyscy się gorzej czują. No, ja, też, ja też teraz źle spałam, no. nie? I tak sobie wtedy myślę, no to może faktycznie, może jakieś przesilenie, no jednak są te fazy księżyca, jakieś, jakieś gradacje, czy tam retrogradacje tak. merkurego, czy tam czegoś, to, co, czego. Więc ym, no trochę znam siebie jakby wiek mi pozwolił i yy, doświadczenie już się trochę siebie nauczyć, więc. Mam coś takiego, że oho, okej, okay, dobra, trzeba przeżyć. A masz cały czas poczucie, mimo że jakby no też siedzisz w, siedzisz w depresji. W sensie, jakby też o tym nagrywałaś, mówisz mhm. o tym, że to jest krępujące dla odbiorców, znaczy dla osoby, o której mówisz, że ma depresję, masz depresję, że jest takie trochę krępujące. Czasami tak. Mhm. Znaczy ja też to nie jest tak, że ja się spotykam i mówię, hej, cześć, cześć. Ja jestem jest na mam depresję. Bo to nie jest tak, że to jest coś, co mnie definiuje w ogóle. No. A w ogóle najlepsze jest to, że tego nie widać, bo osoby z no depresją nie tak, tak cudownie się maskują i no. najczęściej no, są smutne same dla siebie. To też jest mechanizm obrony. Tak, ale raczej nie, nie, nie będą na nikogo przerzucały tej depresji, tylko same siebie dojadą od środka. Nie? No tak, bo przede wszystkim no, chociażby można też zwrócić uwagę na to, jak wiele osób, które się pożegnały z własnym życiem, odbierając je sobie, to po prostu były osoby, które były uśmiechnięte, działały, były aktywne eee, pff, i po prostu w życiu byśmy nie pomyśleli, że coś ich gryzło. No, po prostu trzeba sobie zdać sprawę z tego, że depresja może się objawiać jakimś takim spadkiem nastroju, czy właśnie jakimiś po prostu zmianą nagle podejścia do czegoś, a może się w ogóle kompletnie nie objawiać może. dla innych. Mhm. Dla innych. Że mo może po prostu ktoś nie zwrócić kompletnie uwagi na nic. Bo to po prostu jest gdzieś tam tak ukryte wewnątrz i. No Wiele zależy od nas samych, i wydaje mi się, że tutaj no oczywiście to jest myślenie takie um, życzeniowe, żeby po prostu była edukacja psychologiczna w, w szkołach. I, I ja nie rozumiem, dlaczego w ogóle takiego przedmiotu jak psychologia, jak takie zdrowie psychiczne nie ma w szkołach. I to od podstawówki. Mam znajomą, która jest pediatrą y, i mówi, że pracuje na przykład na dyżurach na Sorze. I najwięcej przypadków to są niestety na no, oczywiście ofiary przemocy domowej i przestępstw seksualnych, ale druga grupa to są próby samobójcze. Nastolatków? Ośmiu, dziesięciolatków, nastolatków. Tak, mi się wydaje, że akurat przez pandemię, takie szczęście w nieszczęściu, że ten temat jest coraz głośniejszy. Tak. W zdrowiu psychicznym. Tak. I Polaków i, i właśnie o gigantycznym problemie depresji wśród mhm. nastolatków. No i przemocy domowej tak. też, bo to niestety jest tak, to też jest bardzo ukrywane i jest, więc te, te ekonomiczne skutki i psychiczne skutki, o których trochę się nie mówi, bo no to jest trudne, niewygodne, hmm. trochę niemierzalne, tak. ale będą też bardzo, bardzo duże. A pandemia miała na Ciebie wpływ? Czy właśnie było Ci dobrze, bo w domku i nie trzeba wyłazić? Było mi super dobrze. Właśnie zaczęło mi być źle i to rozmawiałam z takim znajomym, który. Też się gdzieś tam otworzył, że jest, ja jestem takim, taką introwertyczką pod takim względem, że mnie spotkania z innymi ludźmi raczej, roz, w sensie one mi wyczerpują energię, mhm. a nie ładują. I właśnie on powiedział, że naj, najbardziej się zestresował tym, że znowu wszystko będzie otwarte. I on po prostu miał takie, ale nie, ja, ja jeszcze bym chwilę posiedział na mhm. tym lockdownie, więc ja się cieszę, że znaczy, że nie trzeba, że nie trzeba nie tak? Trzeba łazić po mieście. Nie trzeba łazić po mieście, nie ma gdzie pójść, że ludzie się boją tych spotkań, więc to jest dla mnie, okej, okay. ale dla mnie też pandemia, pod względem właśnie to się tak wszystko zbiegło, że ludzie zaczęli słuchać podcastów, zaczęli siedzieć w domach, zaczęli mieć czas na te treści, więc dla mnie no to po prostu yy, złoty czas, zawodowo. jeżeli chodzi o za zawodowo, hmm. no. więc yy, jestem tą szczęściarzem i oczywiście potem mam poczucie winy, nie? Bo? Że ludzie tracą biznesy, że ludziom Aha, jest ciężko, okay. że to jest dla nich najgorsze, a ja po prostu sobie tutaj żyję, nie? No tak, no ale to chyba każdy o, o swoim życiu powinien. No tak, ale myśleć. poczucie winy... Ale wysoka wrażliwość, nie? No to chyba tak polega. też, nie? Albo na przykład tak jak mówiłaś, że, tak jak twoja koleżanka mówi, że jak to w każdym domku, co? Co chatka, to zagadka. Co chatka, to zagadka. Wspaniały, wspaniały ten i właśnie mam takie znajome z osiedla, Y, które poznałam tutaj mieszkając w Warszawie i jak one mi zaczęły mówić o swoich problemach, o swojej przeszłości, to miałam takie Boże, co ja wiem o życiu w ogóle, nie? Że z zewnątrz po prostu wszystko hula i gra, a doświadczenia, jakie one mają i w ogóle to w jakim, y, po prostu w życiu byś nie pomyślała. A ja długo taką pocieżkę sobie robiłam, wiesz, że ja i inni mają gorzej. I, tak, inni <grym> no mają bo to gorzej, jest, tak. No. Przestań wymyślać. W dupie mhm. ci. Sama sobie, wiesz, mhm. że w dupie ci się poprzewracało, masz tak. to, masz tamto, masz sramto, a inni mają, y, nie mhm. mają tego, nie mają tamtego, przestań. Mhm. No ale to jest takie wiesz, wtłoczenie od lat. Y tak. Wychowania i, i, i tej powinności, co mamy myśleć, co uważać i co robić. Tym bardziej, że jestem pewna, że na pewno po naszej, pod naszą rozmową się pojawią jakieś komentarze pod tytułem: Już mam dość tych e, durnych influencerek, które po prostu e, za przeproszeniem pierdolą o tym, jak, jak mają ciężko w życiu. Bo ja dostaję takie wiadomości, mm. na przykład, nie? Jak właśnie ostatnio pod smuteczkami, Boże, już mam dość, nie? Od, robię ansup, bo tutaj. No to nie słuchaj. No, no, to, ty... no to mam. To jest po prostu mara, nie? Ale, ale właśnie jest coś takiego, że. Um, że ludzie chyba nie do końca. czy nie wszyscy, ale to są takie po prostu niewrażliwe i nieempatyczne osoby, moim zdaniem, że mają z tym problem, że innym jest źle. Bo pewnie same mają ze sobą źle. Jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej i, I że może są poblokowane, więc też staram się ich nie oceniać, no ale to tak. Co byś powiedziała o tym, którzy podejrzewają u siebie depresję? Żeby byli dla siebie dobrzy. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby siebie potraktować jak najlepszego przyjaciela albo jak osobę, którą bardzo kochamy, bo to też często jest tak, że po prostu ludzie z depresją siebie nie znoszą często. Żeby tak się potraktować trochę jak takie własne dziecko. Zrobić dla siebie coś bardzo miłego. Wiem, że to jest trudne, ale na przykład jeżeli po prostu nie mamy na nic siły, to po prostu nic nie róbmy. W miarę możliwości oczywiście, nie? No ale przede wszystkim ja bym się udała do specjalisty i to poszłabym nie do psychoterapeuty, bo można po prostu trafić na psychoterapię, która nam nie pomoże, tylko trafiłabym do po prostu dobrego diagnostyka psychiatry. Tak, i on decyduje. Nie? On decyduje, on nas diagnozuje, on nas pozna, być może przepisze leki, leków też. To apel, po prostu nie bójmy się leków. Bo jeżeli po prostu nam brakuje jakichś substancji w organizmie, no to przez nie wiem, bieganie jej nagle nie będziemy mieć. No nie. Przez um, Jak witaminę mam d, d dokładnie 3, 4 tysiące jednostek do też. Nie. Ja dostałam 20 tysięcy. Naprawdę? Tak. Miałam dokładnie. hardkorowy niedobór witaminy D. I oczywiście akurat trafiło na zły moment w życiu, więc mi się tych leków nie chciało brać. Mm -hmm. Takie kropelki miałam czy dalej mam. No ale jest tak, że jeżeli masz niedobór żelaza, no to po prostu bierzesz produkty tak. z żelazem, a bierzesz żelazo. No, masz mm. niedobór y, witaminy C, no to bierzesz witaminy C. No. Jak tak. masz niedobór serotoniny, to bierzesz leki na to. I a jak, a no no Tak, no ale jak masz niedobór, no to zażywasz. Ale jak masz depresję, to mówisz A minie. <grym no <grym 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 to to no tak, ale to właśnie nie mija. No to no. gdzieś tam się potem. Albo się nasila, albo się gdzieś tam to spycha i to potem wyłazi w każdym, mi to kiedyś taki psycholog powiedział, który właśnie powiedział, że jak się nie przerobi jakichś emocji, to one po prostu, jest taki worek z tymi emocjami i on po prostu ma pojemność na przykład, tak jak worek na śmieci 60 litrów. I po prostu zacznie w pewnym momencie z tego kosza nie dojrze, że śmierdzić, to zacznie z niego wypadać wszystko, zacznie kapać i... Albo taki jak ten woreczek z tymi y, kamieniami, Tak, tak, tak. No i tak. jak masz za dużo, to sorry, jest... To... No, za ciężko. A no, tak, no. no. To nie dopuśćcie do tego, żeby wasze worki się przepełniły. Tak. Tymi złymi y, emocjami. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Martwiłaś się, czy godzinka nam wystarczy. No, Wystarczyła? No, ale... Myślisz, równo. Równo godzinka, ale pff, i tak mogłybyśmy parę ładnych godzin na depresję. Mogłybyśmy, no. Dziękuję. Ci. <laughs> Dziękuję. Słonecznego dnia ciż. Wzajemnie. Życzę. Dzięki, dzięki. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.